Do Afryki przyleciałam z mężem w 1983 roku, w maju, i już w styczniu 1984 roku rozpoczęłam pracę w szkole średniej. Tam na południu, nie tylko w Botswanie, ale na całym południu naszego globu, rok szkolny rozpoczyna się w styczniu, kończy się na koniec listopada. Zaczęłam pracę w szkole misyjno-państwowej. I takiej jedynej z maturą, która upoważniałaby do studiów już na uniwersytetach, czyli tak zwanym senior certificate. Tam uczyłam przez pół roku, a następnie na tym samym kontrakcie przeniosłam się do szkoły zorganizowanej przez rodziców, czyli takiej społecznej szkoły średniej, już 3-letniej, powiedzmy okres. Czyli tej małej matury obejmującej, a to dlatego, że było mnóstwo młodzieży we wsi, a nie wszystkich mogła ta szkoła średnia, 5-letnia pomieścić. No a parcie do nauki było ogromne i tak pośród młodzieży, jak i zwłaszcza rodziców, bowiem rodzice rozumieli dobrze, że wykształcenie ich dzieci to ich emerytura. Państwo przecież nie przyznawało emerytury. Poza tym, kto pracował tak naprawdę masowo, będąc zatrudnionym na jakichś posadach państwowych, zwykle to prywatnie. Pracowano czy to w domach, czy w ogrodach. No i właśnie ten czas szkolny to w sumie 3 lata pracy w małą z młodzieżą, która potem przecież dorastała. I takie różne przygody. Już w trakcie dłuższego pobytu w Botswanie, bo zostaliśmy na dłużej niż to kontrakt opiewa. Na przykład przekraczamy granicę tam w pewnym momencie, granicę z Namibii przez Caprivi do Botswany, bo tak właśnie wycieczkę sobie urządziliśmy z mężem przez południową Afrykę, Namibię i do Botswany od strony północnej, od Caprivi. No i w tym czasie, w 1986 roku, to graniczne punkty w Botswanie to były takie, jakby akurat się jakaś wojna skończyła. Po prostu worki z piachem, no i dwóch żołnierzy stoi z pepeszą. Pokaż paszport. No i właśnie, gdy sięgałam po paszport, jeden z tych żołnierzy odsunął czapkę i mówi: Ach, teacher, czyli nauczycielko, Miss Gosia, to przecież ja, on te bohile. Patrzę, rzeczywiście to mój uczeń. Ha, ha, ha. I tak żeśmy się ucieszyli, że zapomniał nam pieczątki do paszportu wbić. I potem to się w południowej Afryce skończyło no, kłopotem, dlatego że w innym czasie już, kiedy to z Botswany do południowej Afryki przejeżdżaliśmy, powiedziano nam, a jak to z Botswany jedziecie, skoro jesteście ciągle w południowej Afryce, bo nie było pieczątki, że wyjechaliśmy z tej południowej Afryki. A, zaczęto nas podejrzewać, o Bóg wie co, wiele tłumaczeń, wiele pisania potem listów do Ministerstwa Migracji w Południowej Afryce. No ale to było bardzo przyjemne spotkanie na granicy. Albo wracamy z Europy w jakimś tam momencie życia, no lądujemy w Gaborone, czyli stolicy Botswany, celnik podchodzi, co by to moje torby sprawdzić i nagle się uśmiecha, mówi, no poznajesz mnie przecież, ja jestem Onte. Twój uczeń. Nie mogę nauczycielce sprawdzać toreb. No i tak to było. A właśnie takie odloty z Maun dokądś. Maun po dziś dzień zresztą ma lotnisko, które jest najruchliwszym lotniskiem Botswany. Nie stolica ma takie ruchliwe lotnisko jak właśnie Maun, bowiem Maun ląduje najwięcej samolotów i najwięcej jest tych startów z racji malutkich awionetek. Owszem, te duże też lądują, ale nie takie wielkie, tam 36, no obecnie ponoć nawet taki 60-osobowy ląduje, nie więcej. I na początku to tak było. Na lotnisku wiadomo, tyle i tyle osób jest na liście odlatujących. Jeżeli zostali wszyscy już sprawdzeni, a kto został sprawdzony, przechodził na drugą stronę ulicy i zasiadał w karczmie pod kaczką i tam sobie pił piwko, no czekał, aż będzie odlot. Bo nie chodziło tak bardzo o dokładny odlot, tylko chodziło o to, żeby już wszyscy byli. A kiedy już rzeczywiście wszyscy zostali sprawdzeni, wychodził kierownik lotniska, Mr. Gunde, przychodził do karczmy i mówił, no to już wszyscy wsiadamy do samolotu. No i żeśmy szli do samolotów. Ale to był urok Maun,
I kusiło nas, kiedy zakończyliśmy kontrakt w 1986 roku, by jednak tam pozostać na dłużej, przeżyć taką przygodę życia w Afryce na własną rękę. Zresztą podobnie postępowali inni po kontraktach, także nie byliśmy jedynymi spontanicznie osiadającymi tam w głębi nad Okawango we wsi Maun. Ale wracając do szkół. Szkoły zawsze rozpoczyna się dzień szkolny apelem. Apel polega na tym, że wszyscy są pięknie zebrani, ustawieni. Cała młodzież jest odpowiedni dla szkoły w kolorach mundurków, bo krój mundurków jest ten sam, a różnią się właśnie kolorem, czyli granatowy, czy zielony, czy bordowy. I modlitwą. Wszyscy modlą się. Bardzo pięknie, zawsze głowa schylona, a na koniec amen, to w ten czas jest dygnięcie z całym szacunkiem. No i po tym jest jakaś krótka przemowa, taka wychowawcza, któregoś z nauczycieli. Jednego dnia zaproponowałam, żeby przybliżyć młodzieży instrumenty, które dla nich są egzotyczne. Być może, że dźwięk ich znają z jakiegoś radia czy skądś, ale nie znają ich wyglądu. A ponieważ nas było sporo wolontariuszy z różnymi instrumentami, więc poprosiłam w każdym dniu, by ktoś inny przyszedł i zagrał coś na swoim instrumencie. I tak jednego dnia przyszedł trębacz z Holandii, drugiego dnia duński lekarz z klarnetem, trzeciego dnia gitarzysta amerykański, no a potem mój mąż holenderski z keyboardem. Ale w piątek, w ostatnim dniu tego tygodnia muzycznego, ja wzięłam mój bajan. To zupełnie taki niesamowity był dla nich instrument, niespodziewany, że właśnie nie tak jak najpierw równolegle te ręce i poziomo biegają, tylko w pionie i jeszcze po tak zupełnie przeciwnych stronach. No i rozległ się głos bajana. No co zagram? Coś wesołego. Więc walczyk na Gnojnej. Szkoła na wysokim brzegu rzeki, głos walczyka niósł się ponad doliną rzeki. Cisza ogromna. Jak skończyłam grać, przez chwilę jeszcze cisza, a potem śmiech, taki radości śmiech i bicie brawo. No i oczywiście skończyło się ponownym graniem walczyka na Gnojnej. Po paru miesiącach pracy właśnie w tej szkole misyjno-państwowej, kiedy zaczęłam pracować w szkole Cuarahano, czyli tej społecznej, tam była przygoda, bowiem szkoła zaczynając się po południu, a nie mając swoich pomieszczeń, musiała korzystać z pomieszczeń szkoły podstawowej, w której nie było elektryczności. Więc jak zaczynaliśmy nasze lekcje w pełnym słońcu, oczywiście od razu spać się chciało, dzieci przysypiały, kończyliśmy jak się ściemniło. Jak już w klasie prawie nie można było niczego widzieć, a łatwo było nie widzieć, bo wszyscy byli czarni i ciemno w klasie. Nieraz wynosiłam moją tablicę jeszcze, żeby dokończyć lekcję pod drzewo i tam dokończaliśmy geografię czy takie tak zwane combined science, które w tej szkole uczyłam, czyli takie połączone fizyko, chemio, biologii, przyrody. I także trudno było, zwłaszcza z tych właśnie combined science, z tych nauk przyrodniczych, niektóre rzeczy wytłumaczyć, na przykład na czym polega maszyna parowa, jak to wygląda. Więc zamawiałam w stolicy, w British Council, czyli w konsulacie brytyjskim, filmy takie naukowe, 15 minut, 20, i zabierała młodzież, ale już po lekcjach, do Centrum Edukacji, mieszczącym się, szumna nazwa, ale taki nieduży budyneczek, i tam był prąd, i tam z takich rolek właśnie wyświetlałem te filmy, które urzekały ich. O maszynie parowej, na przykład o tym, jak pracuje wewnątrz nasze ciało. No i także jak to wyglądają pociągi gdzieś na jakichś dalekich trasach w wielkim świecie, bo tam nie było pociągu oczywiście. Także to była ta przygoda, ale inną przygodą była wycieczka. Postanowiłam ja sama ze swojej ciekawości, że zorganizuję wycieczkę do kopalni diamentów. Chciałam to zobaczyć. Kopalnie diamentów w Botswanie są odkrywkowe i są jednym z ważnych dochodów oczywiście państwowych, oprócz bydła, którego jest około zwykle 3 miliony, 2,5 miliona, co jest takim bogactwem narodowym, to są także i minerały, właśnie takie
jak diamenty. No i wybraliśmy się, ciężarówkę taką odkrytą, bez budy, bez niczego, w tym upale. Otrzymaliśmy tam z jakiegoś departamentu transportu. Namioty nam pożyczyła inny departament do walki z muchą CC. Wzięliśmy gary takie właśnie na gotowanie, bo gdzieś musimy sobie coś ugotować. Gary w sensie żelaźniaki, takie kotły dwa. No i trochę ryżu i innych rzeczy, suchego mięsa. Więc mieliśmy jechać takie, na czwarty dzień mieliśmy wrócić. Ale wycieczka, ponieważ już jest to wielka wycieczka, więc pomyślałam, musimy zajechać do miasta. Dzieci nigdy nie były, młodzież, no to nie dzieci, to młodzież, nie była w mieście, to znaczy nie znała jakichś świateł ulicznych, nie znała przejścia zebry, nie znała chodzenia po schodach, bo nie było niczego piętrowego tam. No i przede wszystkim chciałam ich zabrać do kina, prawdziwego kina. No i dojechaliśmy te 500 kilometrów, przejechaliśmy do miasta Francistan. Tam oczywiście już miałam załatwione spanie w takim internacie sióstr jezuitek. Tam była szkoła średnia dla dziewcząt. I takie było to misterium, że myśmy przyjechali pod wieczór, bo to daleka droga, burza nas łapała, musieliśmy się gdzieś chować i tak dalej, że już dziewczynki spały w swoich łóżkach, a tu my przychodzimy. No i co? Zbierały tylko swój prześcieradło i gdzieś znikały i zostawiały nam te łóżka. Bez żadnego protestu, nic w półśnie odchodziły, zostawiały łóżka. To samo było w przypadku chłopców w takiej męskiej szkole. Naturalnym było, że komuś odstępujesz swoje spanie. Tak jak kiedyś właśnie mój mąż w Polsce się zdziwił, że mój kuzyn z żoną tak nam spontanicznie, normalnie, naturalnie odstąpił swoje łóżko, a sam spał na podłodze. Tam to samo było. No i dojechali, idziemy do kina wieczorem tego następnego dnia, bo byliśmy oczywiście po mieście, pochodziliśmy, po tych zebrach przeszliśmy, nad stacją przeszliśmy, bo tam były schody, most nad torami, zobaczyły pociąg, jak to wygląda. No i wieczorem idziemy do kina, a w kinie szczęśliwi, że mogą nam frajdę zrobić, oczywiście dali nam siedzenia te w pierwszym rzędzie, w pierwszych rzędach, te najlepsze, takimi miękkimi siedzeniami, super, tak, te droższe, oczywiście nie kupowaliśmy nic. I jeszcze na ekranie się pojawił napis odręczny, witamy młodzież z małą. No, wrażenie niesamowite, ale cóż, wybrałam, pytano mi, jaki film chcę, ja mówię, taki, żeby było dużo huku, na przykład policyjny jakiś, no Jack Norris tam właśnie grał, jakieś ścigania się, szczelanie, no bo to jest takie zrozumiałe, prawda? Co się dzieje, akcja. No i co, mimo tego szczelania, tego biegania, tego huku, patrzę po mojej młodzieży, a wszyscy śpią. Myślę, Boże. No i pytam ich później po filmie, jak już wyszliśmy, czemu żeście zasnęli? Wszyscy spaliście. Oni mówią, psorko, ticia, my nigdy nie siedzieliśmy na tak wygodnych, miękkich siedzeniach. I to ich uśpiło. No ale byliśmy w kinie. No potem oczywiście pojechaliśmy do kopalni diamentów, Orapa, ale to jest miasto zamknięte, murem otoczone. Wcześniej trzeba było pozwolenia takie imienne załatwiać. Przyjechaliśmy, wpuszczono nas. Pokazano nam te właśnie wyrobiska głębokie, ciężarówki kręcą się, kręcą, zjeżdżają na dno, wyciągają ten kimberlit, przywożą z powrotem. No kimberlit jest piękną skałą, taką zielono-niebieską. A w niej siedzą diamenty, które potem trzeba kruszyć, pukać, na sitach przesiewać. No a potem już jest selekcja. Panowie, którzy robią selekcję, to mają ręce tak jak w dyby włożone w długie rękawy i tylko paluszkami tam właśnie przebierają te diamenty, na większe, na mniejsze, ciemne, jasne i tak dalej. No ale już po wszystkim, wszystko wiemy, chce się nam jeść. Oczywiście moja wycieczka musiała mieć budżet, ale szkoła mogła mi dać tyle, co jakby powiedzieć 100 zł. A ja mam 50 dzieci. Jak to wyżywić? No więc dzieci też musiały kombinować, sprzedawać różne rzeczy, piec pączki, sprzedawać je, żeby wpłacić tak jak gdyby 5 zł na wycieczkę. A kto nie mógł, to 2,5 zł. W każdym razie by jechać. No i to malutki budżet. Pomyślałam sobie, co my możemy kupić do jedzenia.
No i przychodzę, ale liczyłam na to, że kopalnia nas. Zawsze mówiono, a nie, kopalnia przyjmuje swoich odwiedzających na obiad. No idę do właśnie stołówki kopalnianej, mówię, jesteśmy już gotowi. A nie, myśmy właśnie miesiąc temu zmienili rytuał, już nikomu nie fundujemy nic. Jezus Maria. A ja właściwie większość pieniędzy to wydałam na obiad w tym Francistown, w tym mieście, bo tam chciałam ich do prawdziwego baru zabrać, czego w naszej wsi nie było oczywiście. Takiej restauracji, która nam też da za pół darmo jedzenie. Oby tylko przeżyć przebywanie w restauracji. No i myślę, o Jezusie, mówię, to siedźcie tu pod tym drzewem wszyscy, a ja pójdę na poszukiwanie. Gdzieś trzeba zjeść coś. No i okazało się, że był grecki osadnik, który miał swoją taką baro-restaurację. Tam można było hot doga zjeść, prawda, czy tam jakiegoś hamburgera. Czyli chlebek, jakaś kiełbaska, kawałek wołowiny, która to wołowina w Botswanie jest bardzo tania. No i przychodzę i mówię, słuchaj, mam 50 dzieci, a mam tylko tyle pieniędzy. To było coś takiego, jakbym miała 40 zł, albo mniej nawet, nie, mniej. Mówię, no i co mi za to sprzedasz? On mówi, co? A skąd jesteście? Ja mówię, z Małą, daleko. No to daleko, jest jakieś 700 kilometrów. A ty skąd? Ja mówię, z Polski. Z Polski? I ty się tymi dziećmi zajmujesz? I ta Polska to zawsze na całym świecie, później przez całe życie, była czymś takim egzotycznym, oczarowującym, że można być z tego kraju, a jednocześnie interesować się nie tylko swoim losem tam, biednym, komunistycznym, ale światem, losem innych. Mówi, o nie, to ja ci to dam wszystko za darmo, daj mi 20 minut czasu, bo muszę to przygotować. I ustach i w kolejkę. No i tak się stało. Dzieciaki się ustawiły w kolejkę i serwowane były hot dog albo hamburger. A ja na koniec dostałam nie to hot doga ani hamburgera, tylko osobno kawałek wołowiny i frytki. To było piękne. No oczywiście napisaliśmy później ze szkoły oficjalny list podziękowania temu właśnie panu. No i pojechaliśmy tymi ciężarówkami, jechaliśmy, ale oczywiście nie możemy przejechać 700 kilometrów w jeden dzień. Jechaliśmy przez na skróty, przez wielkie panwie słone, tam był taki trakt, jedne z największych na świecie. Tam zresztą używane były wówczas do na przykład testowania samochodów wyścigowych. Tam po prostu taka panwia jest ogromna, szeroka i szalenie płaska i twarda, więc doskonała na testy prędkości samochodów. No i tam po drodze była taka nieduża wioska, z którą żeśmy się ugodzili wcześniej, że my tam się zaczynamy na nocleg. W klasach oczywiście. No, każde dziecko oczywiście miało ze sobą kocyk, ja też, i piwarek. No, ułożyliśmy się na stołach. Tych właśnie w klasach były stoły i to na tym żeśmy spali. Tu dziewczyny w jednej klasie, chłopcy w drugiej klasie. A ugotowaliśmy sobie strawę właśnie w naszych żelaźnikach. No i na drugi dzień żeśmy jechali dalej. A dzieci były zadziwione, jak słona jest ta ziemia Panwi. Smakowały i rzeczywiście bardziej słona, niż byś mogły sobie to wyobrazić. No i dojechaliśmy w końcu do Małą. No i tak to była moje odwiedziny w kopalni diamentów. Ale co było takim jeszcze jednym ciekawym zdarzeniem, to to, że przez cały rok 84, czyli zaczynając z tej szkole misyjnej przez pół roku i te następne pół roku w szkole tej społecznej, ja nie miałam wypłacanych moich pensji, a byłam na kontrakcie podpisanym z państwem Botswany. No i pomyślałam sobie, o, w takim razie telefon nie pomaga, trzeba jechać. No i na koniec tak właśnie, no, tam początku grudnia, jeszcze 2 dni były do końca roku, myślę sobie, to jeszcze będzie Ministerstwo Szkolnictwa otwarte, trzeba tam jechać. I pojechaliśmy z mężem. Tup, 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 te 1000 kilometrów drogą, drogą. Oczywiście nie trzeba sobie wyobrazić, że to jest droga asfaltowa, to był taki bity trakt. Dojechaliśmy do Gaborone, przychodzimy do Ministerstwa Edukacji rano, naświetlam sprawę. A dobrze, dobrze, to my tam wyślemy. Mówimy, o nie, z czekiem odjadę. Ja po to tu przyjechałam. A to przecież teraz nie mamy czasu i tak dalej. Nie szkodzi, my mamy czas. Wzięliśmy sobie takie grube książki i przesiedzieliśmy cały dzień, czytając te książki tam.
nosem sekretarki dyrektora Departamentu Szkół Średnich. Na drugi dzień, nic nie wskuraliśmy. Na drugi dzień przychodzimy. O, to jeszcze jesteście? Tak. Mamy dalej, nie dokończyliśmy książki. I czytamy dalej. To jednak przełamało dyrektora i przyjął mnie. Wyświetliłam mu sprawę, że ja nie odjadę bez Czechy, bo to jest 10 miesięcy niepłacenia, a kończy się rok szkolny. On mówi, no nie mogę teraz, ale my na pewno przyślemy ten czek. Ja mówię, dobra, to proszę mi napisać na papierze. I napisał, że gwarantujemy, że czek przyjdzie w przeciągu 2 tygodni za te całe 10 miesięcy w wysokości takiej, takiej, a w dodatku przedłużamy kontrakt na następne 2 lata, bo miałam roczny na razie. Aleluja, i wyjechaliśmy. I to rzeczywiście pieniążki przyszły. Przyszły, a ja nadal kontynuowałam pracę w mojej Cuarahano szkole, czyli tej społecznej. Ale mając pieniążki za 10 miesięcy pracy, wprawdzie nie takie duże, bo ja, aczkolwiek miałam najwyższe wykształcenie, no ja wiem, chyba w całej tej braci szkolnej, nauczycielskiej, nie tylko w Maun, ale chyba w całej Botswanie, bo miałam przecież tytuł magistra, ale miałam mały staż nauczania, czyli dostawałam bardzo niską pensję, kiedy moi koledzy o mniejszych, powiedzmy, niższych kwalifikacjach, wykształceniu mieli o wiele wyższe pensje, bo mieli już dłuższy staż w szkołach. No ale niemniej 10 pensji to jest 10 pensji. I mówimy z mężem, właściwie to inni tutaj tak pozostają, zaczynają budować sobie domki, może i my spróbujemy. No i rzeczywiście wystaraliśmy się o działkę nad rzeką. Po tej drugiej stronie, nie gdzie wieś główna była, tylko ta właśnie, gdzie żeśmy już zamieszkiwali, ale odpowiednio daleko od tych szkół i innych chat, ich zgiełku, wioski. Nad rzeką otrzymaliśmy od wodza działkę i mówimy, dobrze, w takim razie będziemy budować dom. Początek mamy, 10 moich pensji. I tak postanowiliśmy, że właśnie te 2 lata następne, to jedna pensja, czyli Alberta, ta wolontariacka, będzie na przeżycie, a moja na budowę domku. Także zaczęliśmy budować w 1985, tak gdzieś tam, powiedzmy w październiku. A w międzyczasie, w tym samym czasie, postanowiliśmy w kościele, my wszyscy, którzy przychodzili do kościoła na mszę w misji katolickiej, że wartałoby zbudować kościół. Co to w takim domku po bazarze, na kolumienkach i daszek mieć mszę? Więc to nie jest takie godne Boga ani nas, budujemy dom, ale kościół, ale skąd pieniądze? My wszyscy tam, czy wolontariusze, czy specjaliści różni, no, czy ta garstka miejscowych katolików, to jednak za mało, jak na budowę kościoła. Oczywiście Albert Zadano sporządził jako architekt rysunek tego kościoła, wyliczył materiały, jakie materiały, żeśmy sami robili wszyscy cegły, takie właśnie piasek, cement wysuszane na słońcu, polewane wodą i znów wysuszane, a formę to mieliśmy taką właśnie maszynkę, ciach, ciach, odbijaliśmy te cegły, układaliśmy na foliach w słońcu. Jak to zresztą całe Małą tak budowało z takich cegieł. No a drogę z kolei do kościoła w takim strasznym piachu, bo ta działka darowana przez wodza była taka właśnie piaszczysta bardzo i no to taki dawny właśnie jarmark na takim piachu się mieścił. To jeden z Departamentu Transportu, tam był wolontariusz z Mauritiusa, maszyną ciężką przejechał w tą weftą i już mieliśmy drogę dojazdową do kościoła. No ale mimo wszystko na ten cement też pieniądze są potrzebne, na dach. No i wystąpiliśmy o pieniądze w Holandii. I proszę sobie wyobrazić, protestancka Holandia na katolicki kościół gdzieś w afrykańskim buszu, znaczy organizacja oczywiście, ta, już nie pamiętam jak się nazywa, Adveniat chyba, tak,
adweniat holenderski, ale także organizowane przez moich teściów różne bazary, sprzedaże różnych rzeczy, staroci czy robionych na drutach i tak dalej. To wszystko zebrało odpowiednią ilość pieniędzy. Zresztą nasz ksiądz Gańczyk, misjonarz, też poleciał do Holandii i mój teść protestant obwoził go po różnych miejscach, gdzie mu wrzucano odpowiednią ilość pieniędzy. I tak mieliśmy pieniądze na kościół, ale Holandia sobie zastrzegła, że musi to być wielofunkcyjne, że to nie może być tylko sam kościół, ale kiedy potrzeba jakieś mieć spotkania, czy nawet jakieś obiady, przyjęcia, to jednak to ma być tak wykorzystany, ten hol kościelny. A, to Albert wymyślił, że to będą drzwi, takie wielkie drzwi harmonijne, które prezbiterium, tam gdzie jest ołtarz, tą część będą nam odsłaniać w razie, gdy mamy po tej stronie na przykład przyjęcia. Mieliśmy zabawy, robiliśmy po to, znaczy przyjęcia, nie zabawy taneczne, tylko obiady, żeby zebrać pieniądze. Sprzedawaliśmy bilety, ludzie wykupywali to, a sam obiad był gotowany na ognisku, kozie mięso i ryż. I to było właśnie za, powiedzmy, 25 zł. I w ten sposób znowu mieliśmy na coś pieniądze jako parafia. Ale i przy tym wybudowaliśmy też budynek malutki, w którym się mieściła szkoła krawiecka. Postanowiliśmy, że kobiety jednak powinny mieć swój zawód, i zwłaszcza krawiecki, co było bardzo popularne, szycie. I przyjechała siostra, była z korpusu pokoju, zakonnica, miała 70 lat już, siostra Sandra z Kalifornii, powiedziała, że nie będzie siedzieć w tym zakonie, w tym klasztorze do końca życia. Pojechała jako wolontariusz z korpusu pokoju. Na 4 lata oni wyjeżdżali. No i prowadziła szkołę krawiecką. Tak się szybko wczuła w naszą wieś, że skróciła sobie rękawki swojego habitu, skróciła sukienkę habitu, bo było za gorąco. Powiedziała, że w żadnym tam z księdzem nie będzie mieszkać w tym domku, tylko na wsi. Okrąglak sobie wynajęła. Wszyscy ją kochali, przynosili jej jedzenie, wodę. A ona chodziła sobie na piechotę do swojej szkoły przez wieś. I uczestniczyła we wszystkich naszych zabawach. Ktokolwiek urządzał gdzieś zabawę w swoim domu, siostra Sandra też była obecna, siedziała sobie na ławeczce, znaczy na foteliku z torebeczką i się uśmiechała. Była z nami. A dlaczego o niej mówię? Dlatego, że później tak w życiu się złożyło, że ona wylądowała jako nauczycielka angielskiego na Litwie. Ale to jest druga opowieść. Odwiedziłam ją tam, ale to jest egzotyczna, inna opowieść. Niemniej teraz jesteśmy w Botswanie i w Maun. Więc wybudowaliśmy już kościół i zaczęliśmy budować nasz dom. Nasz dom wymyśliliśmy na plaży w Durbanie. Chciało nam się zobaczyć wybrzeże Oceanu Indyjskiego, czyli trzeba byłoby polecieć do południowej Afryki i stamtąd już z Johannesburga przejechać autobusem do Durbanu nad morze, nad ocean. I tak też uczyniliśmy. I tam na plaży w Durbanie, ach, cudowny ten Ocean Indyjski, szmaragdowy, słony, nurkowanie w nim, takie fale wpadanie. To szczypały potem oczy, to było dosyć takie bolesne. Ale piękne kolory, piękna plaża. I tam wymyśliliśmy, jak to by wyglądał nasz ten dom, który będziemy budować. Albert wymyślił, że to muszą być 4 wieże przykryte dachem, żebyśmy na piętrze coś tam mieli, jakąś sypialenkę jedną, drugą. A na dole wielka taka przestrzeń, salonik, kuchnia. No i tak zaczęliśmy budować ten nasz dom. Powoli, powoli. I w 1986 roku, kiedy zakończyły się nasze, Alberta kontrakt się zakończył wolontariacki w 1986 w czerwcu, a mój, ponieważ był z Botswaną podpisany, więc kończył się z rokiem szkolnym w grudniu 1986. Wówczas w 1986 z naszego wolontariackiego domeczku, malutkiego bungalow przy tej szkole zawodowej, gdzie na początku zamieszkaliśmy, przenieśliśmy się już do naszego domu piętrowego. To był drugi piętrowy dom w Maun. Miał schody. Nad samą rzeką wieczorami słuchaliśmy pomruków hipopotamów. Oczywiście nie można było się w tej rzece kąpać, bo tam były krokodyle, więc trzeba było jednak zorganizować taki przenośny, ale duży basen.
bo bez chłodzenia się w basenie tam by się nie dało przeżyć lata. Latem dochodzą temperatury do 42 stopni, ale mamy szansę na deszcze. Czasem deszcz spada, a czasem regularnie. Zależy od tak jak teraz nasz klimat w Polsce był taki kapryśny. Niemniej pora roku powinna była mieć deszcz. No i miewała. Zimą powietrze było suche, temperatura spadała do 0 stopnia. A kiedy jest tam zima? Kiedy tu jest lato? Czyli najbardziej zimnym miesiącem, najzimniejszym był zawsze lipiec. Tam mogło być nawet minus 5. No bo pustynia Kalahari. Ale za dnia 25-26 stopni i można się było rozgrzać. My ratowaliśmy się, bo oczywiście w domach nikt nie miał ocieplenia, ani my także nie. Więc ogniskiem. Zawsze wieczorem paliliśmy ognisko w takim już przygotowanym miejscu cementowym na zewnątrz i tam żeśmy sobie spożywali kolację i pogawędki czyniliśmy. W szpitalu małyńskim, to był szpital jeszcze założony w 1936 roku przez misję kościoła adwentystów. W szpitalu tym, już obecnie państwowym, pracowali także wolontariusze, między innymi holenderska lekarka Adri. Ona powiedziała mi, że ma sporo ludzi przychodzących z problemami oczu, bóle głowy i niedowidzą. A we wsi nigdzie nie można było kupić okularów. Ona mogła je przepisywać, ale cóż, ani pieniędzy na okulary, ani okularów nie ma. No i także okazuje się, że pojawia się więcej osób już z gruźlicą, czymś nowym tam. Więc taki oddział w szpitalu wydzielony na tych z gruźlicą. No ale trzeba leczyć ich, trzeba mieć na to pieniądze. Państwo ono jak gdyby wspomagało szpital, ale jednak polegało na jakichś takich dawcach, dobroczyńcach zagranicznych, przeróżnych. No i na nas, wolontariuszach. Więc pomyślałyśmy tak, w takim razie zbierzmy pieniądze w sposób następujący. Zorganizujemy piesze safari i za każdy kilometr domniemanej odległości, bo zakładaliśmy jakąś odległość przejścia przez Okawango, będziemy zbierać pieniądze. I tak się stało. Znaleźliśmy przewodnika, to był Willy Phillips, miejscowy przewodnik, myśliwy, on głównie zajmował się jak gdyby myśliwymi, którzy tam przylatywali, naprowadzał ich na różne zwierzyny, ale powiedział, dobra, przejdę się przed sezonem, musimy przejść trasę. No i ta trasa będzie, powiedział nam, że będzie liczyła ze 180 kilometrów, bo z danego punktu tam gdzieś na granicy z Caprivi, przez całe Okawango, aż do jednego punktu, gdzie lodż, tak nad rzeką Kwai, z którego to już byśmy w ten czas mogli samolocikiem odlecieć z powrotem do Mału. No, ale to jest 180 kilometrów, dobrze. Było nas 7 osób, to znaczy Willy i jego pomocnik czarny, bo to trzeba było mieć dwie szczelby. Bo różnie można spotkać po drodze, lwa, słonia, trzeba się bronić, a to jest piesze safari. No ale mówię, ja nie chcę bab brać, bo one tak nie umieją chodzić. Nie mam takiego doświadczenia. Mówimy, jesteśmy perfekt. Możemy chodzić lepiej niż wy. Potem się okazało, że rzeczywiście, myśmy nie miały żadnych odparzeń, a oni wszyscy mieli, ci mężczyźni, pięcioro ich. No i trójka jakichś przypadkowych turystów się tam zabrała z nami. No było nas siedmioro w sumie. Przed wyjazdem Adri sporządziła sobie listę osób, do których się zwróci o ile mi dasz za każdy przebyty kilometr. I ja też miałam 20 osób na mojej liście. No i tak właśnie, czy to był ktoś, kto pracuje w banku, czy menadżer banku, czy właściciele tych takich hurtowni dużych Grecy, czy jakiś rzeźnik i tak dalej, czy lekarz na kontrakcie, no, czy nawet mój własny mąż. To zapytaliśmy, ile mi dasz za kilometr? No i jeden mówi, co? Ty będziesz szła, a ja tu sobie siedzę spokojnie, a ja ci mam za to płacić. Ja bym nawet nie szedł sama, a tobie będę płacił. Ja mówię, jasne, ty nie możesz i musisz biznesu pilnować. Ja mogę, ja nie mam biznesu. Więc możemy współpracować. A pieniądze potrzebne są właśnie na zakup okularów dla ludzi, których boli głowa od tego niedowidzenia i na ten wydział szpitalny gruźlików. A, no dobrze. No i niektórzy deklarowali bardzo poważne sumy. I na koniec tego safari to mieliśmy tak odpowiednik
niejako 650 dolarów, co w ten czas, w 1986 roku, było bardzo, bardzo znaczną sumą. No, ale samo safari. Przelecieliśmy malutkim samolocikiem, zrzucił nas pilot na końcu Botswany. To jest, i to, co mieliśmy przejść, to jest rozlewisko Okavango. Okavango to jest rzeka, która zaczyna się gdzieś w Angolii, z gór spływa sobie, spływa i do Botswany wpada po jeszcze ostatnich swoich kamienistych małych wodospadach i zaczynają się piachy Kalahari. Piachy Kalahari to 300 metrów grubości piachy, po dawnych górach oczywiście, rozsypanych na marne. No i nie może się przebić już na drugą stronę, aż do Oceanu Indyjskiego. Kończy się wielkim rozlewiskiem w piaskach Kalahari, zwanym Okavango, Delta Okavango. I nad tą Deltą Okavango właśnie mieści się Mau. A chcieliśmy przejść właśnie tak możliwie jakimś bokiem, jakimś skrótem, jakąś łachą, jakimś przepłynięciem przez to rozlewisko, te 180 km. I rzeczywiście były takie, no w tym safari, bo jeszcze odbyłam następne safari dwukrotnie, ale już doświadczenia bez namiotów, to było pierwsze, więc wzięliśmy namioty. To są dwa namioty oczywiście, takie leciuteńkie, no i śpiwory. No i te plecaki jakieś 12-15 kg, no okropne. No, drugi raz to już miałam 10 kg, 10-kilogramowy plecak, bo już wiedziałam dokładnie, czego nie brać. No i mieliśmy tam herbaty, jakieś tam mieszanki takie wzmacniające typu płatki z kakaami, z cukrem, czy musli tak zwane, to, ale własnego wyrobu. I rozbijaliśmy się tak zawsze w pobliżu jakiejś wody. Czasem była to woda zabrudzona przez słonie, trzeba było ją filtrować przez koszulkę trykotową, wrzucać jakieś pigułki jodynowe, żeby zabić ewentualne bakterie. No i szliśmy. Czas w nocy burczał nam lew, bardzo blisko przychodził. Zawsze wypatrywaliśmy przed zaśnięciem, które to drzewo byłoby tu najbliższe, żeby szybko wpaść na drzewo, zdrapać się, gdyby lew podchodził. Ale wiadomo, że przed lwem nie trzeba biec, tylko trzeba nie ruszać się. No ale trzeba uciekać słoniom. A nieraz właśnie, raz spotkaliśmy słonie i trzeba było nam obchodzić je dookoła, bo miały małe, a jak mają małe, są bardzo niebezpieczne. Czasem w nocy słyszeliśmy, jak słonica nawołuje malutkie, bo gubiła je. Małe słoniki, one takie jak dzieci, biegają tu, tam, siam, a ona, a słoń dorosły nie widzi dobrze, tak na 20 metrów widzi ostro, więc trąbiła na te dzieci, a jak je dorwała, to je trąbą, też im przelewała trąbą, zupełnie jak my mamy naszym dzieciom, gdy się zgubią. Co by wiedziały, no nie? No i także, ale ostatni odcinek był taki dla mnie nieprzyjemny. Ja dobrze nie pływam. A pływam dobrze, kiedy myślę, że jest płytko, ale kiedy wiem, że nie jest płytko, to nagle nie mogę płynąć dobrze. Takie to jest. Taki to wpływ umysłu na ciało. No i dobrze. Więc okazuje się, że musimy mieć takie, no przepłynąć, przejść rzekę. Nie wiedzieliśmy, czy trzeba przepłynąć, ale się okazało, że jednak trzeba przepłynąć. Kawałek takiej odnogi dosyć głęboki, gdzie pomruki hipopotamów z szuwarów dochodziły, ale na drugiej stronie już były krowy, czyli to już jest gdzieś w pobliżu wieś i przy tej wsi już wiedzieliśmy, jak dalej mamy iść. Ten ostatni odcinek. No i dochodzimy... Zaczynają iść najwyżsi faceci, no nie w piersi idą. No to ktoś zabrał już mój plecak, bo zaczyna woda być trochę za głęboka. Ja jestem mała, byłam właściwie najniższa. Nawet ta Holenderka była wysoka przecież. Holenderka, no nie? Więc mój plecak, a tam aparat fotograficzny, już ktoś zabrał i na swojej głowie niósł wraz z swoim plecakiem. No a ja mówię do Willy, do naszego przewodnika. Wyższy był ode mnie, więc ciągle wystawał nad wodę. Ja mówię, to ja będę ciebie się za ramię trzymać. I tak jedną ręką odpychać się od wody, ale już mi bezpiecznie. Ale na razie jeszcze idę, tylko że głowę mam tak poziomą, uniesioną, także odchyloną do tyłu. Że, no ale jeszcze idę na paluszkach. Ale trzymam go za ramię, a on mówi, wyznam ci, ja nie umiem pływać. To kogo ja się tu trzymam, a tamci już daleko. I doszliśmy do takiego, do takiej wysepki po termitach.
Wyszliśmy na tą wysepkę, no i wiadomo, już dalej jest bardzo, już jest głęboko, już tam trzeba płynąć. On nie umie pływać. No ja jestem sparaliżowana, gdy wiem, że głęboko. No, chyba, że koło kogoś. I czekamy. No, zobaczyliśmy, że jeden z tych najwyższych, który niósł mój plecak, to tak, znika pod wodą, tylko widać mój plecak na wyciągniętych rękach w górę. Potem wyskakuje i znów znika, wyskakuje, przeszedł. I tak wszyscy. No ale my, ktoś wrócił po nas i a Willi, nie, nikt nie wrócił, tylko Willi mówi, idziemy. Dobra, możesz się mnie trzymać. I co? On już znika pod wodą, a ja trochę wtedy płynę. On się wynurza, bo on szedł pod mnie wtedy. Ciu, wynurza się, łapie się go, płynę dalej. I tak na drugi brzeg się przeprowadziliśmy. Idąc, on pod mnie, a ja, gdy się wynurza, łapiąc go. Dla pewności wszelkiej. No to takie były te nasze safari. Szczęśliwe oczywiście. Żadna żmija nas nie ukąsiła, o co łatwo, bo przecież spaliśmy w trawach. Także nie było niebezpiecznego takiego spotkania z lwem. Owszem, widzieliśmy odbitki, łap jego, ale nie było go w pobliżu. Słyszeliśmy go nocą, burczał koło nas, ale lew nie widzi tego, co jest wewnątrz coś. Musielibyśmy leżeć na zewnątrz. A namiot postrzega jako taki problem i przechodzi dookoła. Inne w safari, późniejsze, w następnym roku, jeszcze następnym, dla innych celów zbierając pieniądze, to rzeczywiście spaliśmy pod drzewem i lew przechodził miło, ale robiliśmy lwa w konia, tak zwanego, można lwa w konia zrobić, bowiem piliśmy whisky wtedy przed zaśnięciem, a lew nie lubi nieświeżego mięsa, więc o to, ja byłam przerażona, ja nie piłam tego whisky, mi się ktoś musi tu patrzeć. Ale nie na tym safari, tylko na następnym, kiedy nie mieliśmy namiotów. I kiedy oni wszyscy spali, tak rozrzuceni, swobodni, co tam lew, bo mieli już w sobie whisky, to ja i ten czarny nasz pomocnik, który miał ten ciężkiego kalibru strzelbę, on czuwał, no ja też, ale ja ze strachu, to widziałam, jak lew przeszedł mimo i głowę odkręcał w drugą stronę. Nie lubi nieświeżego mięsa po prostu. Tak jak ten niedźwiedź u Adama Mickiewicza, prawda? To samo, nie lubi nieświeżego mięsa. Powracając do szkoły, to jeszcze jedną rzecz nadmienię. Mianowicie zauważyłam, że w czasie apelu, kiedy gorąco było zawsze ten apel w tej drugiej szkole, tej społecznej, zaczynał się przecież o 12 w południe, nieraz któreś zemdlała, dziewczyna jakaś, więc cucenie szybko, a pomyślałam sobie, a oni wszyscy są przerażeni, to jak gdyby jakiś zły duch przyszedł, jakieś takie wierzenia, a ja cuciłam szybko, wodę kazałam przynosić, więc pomyślałam, nie, zorganizuję kurs pierwszej pomocy. I w małyńskim szpitalu, jako wolontariuszka z Korpusu Pokoju, była amerykańska pielęgniarka. Ona powiedziała, bardzo chętnie przeprowadzę taki trzydniowy kurs, już po lekcjach, pierwszej pomocy, czyli ten Czerwonego Krzyża kurs. Red Cross, jak to się mówi. No i powiedziałam młodzieży, kto chce, to może na ten kurs się zapisać, ale to jest po lekcjach, dodatkowe zajęcie. No i powiedziałam, na czym to polega ta pierwsza pomoc, że ktoś na przykład jest ranny, czy w wypadku, czy przy drodze na przykład potrącony, czy pies go ugryzł, czy tam spadł z czegoś. Ty wiesz, jak mu pomóc, no nie? I wiesz, czego nie wolno robić, żeby go jeszcze bardziej nie uszkodzić. No i tłumaczyła mi. Więc pytanie, zdziwienie wśród nich. Dlaczego miałbym komuś pomóc, jeżeli ten ktoś nie jest moją rodziną, nawet moim znajomym, nawet z mojego plemienia? Dlaczego ja mam obcemu pomóc? Bo ja mówiłam, że każdemu, no nie, to pomóc mógłbyś. A ja im wtedy, no, zdumiona takim podejściem, myślałam, no tak to jest właśnie brak człowieczeństwa wśród dzikich, no nie? dzikich w cudzysłowie. Ale w takich właśnie prostolinijnie myślącej. Mówię, dlatego, że jednego dnia idziesz sobie do szkoły, potrąca cię samochód i sobie odjeżdża, a ty leżysz ranny w rowie i ktoś przechodzi i mówi, a, to przecież nie z mojego plemienia, a,
Jak on wygląda? Nie moje plemię. To nie moja rodzina, to nie mój znajomy nawet. I umierasz, bo się wykrwawisz. A jakby to szedł ktoś taki, kto przeszedł ten kurs, to powiedział, ranny, ciach, już wiem, co robić. Tutaj koszulę ściągam, ranę tam opatruję, wołam pomoc. O, no to się wszystkim spodobało. I rzeczywiście duża grupa, gdzieś ze 30, 30 z nich ukończyło tak solidny kurs z różnymi takimi właśnie praktykami, bandażowania, usztywniania nogi, dostali zaświadczenia. I to było jedno z takich wielkich przygód, a drugie to, jak gdy uczyłam jeszcze właśnie w tej szkole, która nie miała prądu, ale też nie miała przecież żadnego wyposażenia laboratoryjnego, więc za zgodą tamtej szkoły świetnie misyjnej, pierwszej, małą secondary school, to przychodziłam na niektóre lekcje do laboratorium tamtej szkoły i tam przeprowadzałam różne eksperymenty. Ale także mogłam wypożyczać eksponaty. I tak jak była to nauka biologii o budowie człowieka wewnętrznej, to wypożyczyłam pewnego dnia szkielet. Szkielet oczywiście ludzkiej wielkości, więc usiadł sobie szkielet koło mnie w mojej furgonetce i jeszcze wypożyczyłam model zęba, taki duży, potężny model zęba. No i sobie jechałam właśnie z tamtej szkoły, przez most, ciach, ciach, do tej szkoły po tej stronie rzeki. I zatrzymała mnie policja, bo policja chciała mi powiedzieć, że moje opony obrażają botswańskie drogi. Nie było asfaltu, moje opony oczywiście starte, ale obrażały te drogi. Ale jak zobaczy, jak mi chciał to powiedzieć, zresztą powiedział, ale powiedział, że mogę sobie dalej jechać szybko, bo zobaczył, że koło mnie siedzi szkielet. I w dodatku z takim wielkim zębem. Więc takie to były też śmieszne przygody.